Centrum Nauki i Zabawy Eugeniusz zawitał do Katowic z dość szablonową wystawą, łączącą edukację z rozrywką. Ekspozycja jest ciekawa zarówno dla rodziców, jak i ich pociech, ponieważ wśród eksponatów znajdują się przedmioty, które w jasny i klarowny sposób pokażą, jak działa otaczający nas świat. Co najciekawsze, wszystkie elementy są w 100% interaktywne, dzięki czemu sami możemy zgłębić tajemnice w nich zawarte. To dobra okazja, by przekonać się, jak fascynującą przygodą może być nauka. Wystawę znajdziecie w Galerii Katowickiej w przestrzeni projektu Wyższy Poziom. Czy uważają Państwo, że interaktywne metody powinny być częściej używane w szkolnictwie? Myślę, że tak. Tutaj na podstawie naszej wystawy możemy zobaczyć, że odwiedzające nas osoby dużo potrafią nauczyć się zrozumieć, nie tylko chodząc i oglądając eksponaty, ale także mogąc je dotykać, testować. Widać, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem u nas. Czy powieść wydana ponad 100 lat temu może być atrakcyjna dla obecnego pokolenia? Jasne, że tak. Jeśli tą literaturą jest Ania z Zielonego Wzgórza. Ta sympatyczna opowieść mówi o losach Ani Shirley, która została oddana na wychowanie do mieszkającego na wsi rodzeństwa. To ciepła i barwna opowieść o miłości, przyjaźni, sile charakteru i wielkiej wyobraźni, która pozwala przeżyć zabawne przygody i zdarzenia. Ania z Zielonego Wzgórza doczekała się licznych adaptacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych, wobec czego Gliwicki Teatr Muzyczny zaproponował formę musicalu familijnego tej pozycji i był to genialny pomysł. Ania z Zielonego Wzgórza ma ponad 100 lat. Czy według Pani nadal jest aktualna? Ja myślę, że jest bardzo aktualna, ponieważ to jest dziewczynka, która tak jak inne dzieci walczy z przeciwnościami losu, ale mimo wszystko jest bardzo radosną, odważną i dzielną dziewczynką. Co by tu wybrać? Zaraz będziesz miała jeszcze większy problem, bo wybieramy się do Katowic gdzie? Niedawno odbyły się jubileuszowe, piąte już sweet targi cukiernicze, piekarnicze i lodziarskie. Głównym przeznaczeniem tej imprezy jest zaprezentowanie się ludziom z branży oraz przedstawienie gastronomicznych nowinek technicznych. Dużą popularnością cieszyły się także stoiska z kawą i owocowymi napojami z palemką. Podczas targów prym zdecydowanie wiodły lody. Jedną z wielu zalet tych targów jest możliwość spróbowania tych kuszących przysmaków. Na targi stawili się również liczni producenci maszyn do lodów, ciast i deserów. Zgromadzeni mogli również zobaczyć pokaz baristów, którzy przygotowywali różne rodzaje kawy. W programie targów są nie tylko pokazy, ale również szkolenia. Skąd ten pomysł? Targi to nie tylko oferta targowa, ale żeby przyciągnąć większą liczbę zainteresowanych, organizujemy dodatkowe imprezy, między innymi szkolenia, które mają pomóc tym, którzy się interesują cukiernictwem, piekarnictwem, lodziarstwem, zdobyć nowe umiejętności. Czy szycie może być świetną zabawą, wymyślnym sposobem na nudę lub ciekawym pretekstem do spotkania z przyjaciółmi? Jasne, że tak. W Katowicach Figlarni można zapisać się na wyjątkowe, nieszablonowe warsztaty z szycia pod tytułem Zaprojektuj, narysuj i uszyj, podczas których można nauczyć się szycia ręcznego, przyszywania guzików, niezbędnych technik krawieckich, obsługi elektronicznych i nowoczesnych maszyn do szycia oraz posługiwania się wykrojami. Te warsztaty to nie tylko dobra zabawa, to idealny sposób, by poćwiczyć wytrwałość, cierpliwość, skupienie i wyobraźnię. Co dla dzisiejszych dzieci magicznego jest w maszynach do szycia? Myślę, że bardzo szybko z kawałków tkanin, materiałów mogą stworzyć coś pięknego, niepowtarzalnego, cudownego, jedynego w swoim rodzaju. Myślę, że magiczne jest to, że maszyna sama szyje. Tak przynajmniej twierdzą dzieci. Przebacz mi, Brunhildo! Oślałonko! Pomyliłaś produkcję! To nie wakacje z duchami, tylko legendarna opowieść wigilijna. Lubicie spektakle i opowieści familijne? Nawet jeśli nie, to ciężko nie zgodzić się z tezą, że niosą one zawsze jakąś mądrość życiową, morał, czy po prostu dobrą radę, by dbać nie tylko o siebie. W opowieści wigilijnej Scrooge dostał szansę na to, by być lepszym człowiekiem.
Postanowiliśmy wobec tego zapytać aktora, czy prywatnie poznał wiele takich osób. Tak, tak się zrobiło takie czasy, że po prostu żądza pieniądza i mamy coraz więcej takich negatywnych postaci. Poprawna wymowa, nienaganna dykcja i prawidłowa artykulacja głosek. Do tego szczypta umiejętności modulacji głosu i intonacji oraz ćwierć grama odwagi. Uśmiech i pozytywne nastawienie mile widziane. To przepis na idealnego lektora do nagrywania audiobooków, co w prostym tłumaczeniu oznacza mówione książki. Podopieczni i wychowawcy Stowarzyszenia Chorzowska Lauba pomiędzy wieloma rozlicznymi ciekawymi zajęciami zajmują się również nagrywaniem audiobooków. Dotychczas nagrali Złotą Rybkę po śląsku, Czerwonego Kapturka oraz Kolędy. Czy nagrywanie audiobooków to ciężka praca? Zdecydowanie tak, na pewno dużo cięższe niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim dzieciaki muszą być bardzo dobrze przygotowane, muszą bardzo dużo nad sobą pracować, bardzo dużo pracować nad dykcją i bardzo, bardzo mocno pracować nad tekstem. Zwłaszcza, że rzeczy, które nagrywamy są po śląsku, więc dla niektórych z nich jest to język wręcz egzotyczny. 8. Chorzowski Festiwal Nauki pod hasłem Gra, Technika, Efekt to impreza, która popularyzuje naukę wśród młodych chorzowian. To, że podczas poszerzania wiedzy można się świetnie bawić, udowadnia Miejski Dom Kultury Batory, który podczas Festiwalu Nauki zorganizował turniej gier planszowych. Pionek w Chorzowie. Szachmat! A teraz się zobaczcie, chałupa na Nikiszu! Nikiszowiec to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych dzielnic Górnego Śląska. Wybudowana w stylu patronackim, kojarzonym przez popularne i charakterystyczne familoki, czyli wielorodzinne domy dla całych familii, do dziś kojarzone z Górnym Śląskiem. Unos Doma na Nikiszu to wystawa zorganizowana w Muzeum Historii Katowic w jego filii, na Nikiszowcu. Obrazuje ona wnętrze i wyposażenie nikiszowskiego mieszkania. Typowy lokal robotniczy w tej dzielnicy złożony był z kuchni, do której wchodziło się z sieni, oraz dwóch pokoi w układzie amfiladowym, na które najczęściej składały się salonik i sypialnia. Łączna powierzchnia takiego lokum wynosiła 63 metry kwadratowe. We wnętrzu takiego mieszkania był piec opalany węglem i drewnem. Wystawa ta jest próbą odtworzenia warunków, w jakich mieszkały rodziny górników zatrudnionych w kopalni Gisze, później znanej jako Wieczorek. Siema, tu Zasio, to już wszystko. Widzę następne. Nara!